witam. Krzysztof Roman Lewandowicz, jesteśmy na Warszawiance podczas masażu stóp. Masuję akurat tutaj takiego znanego warszawskiego terapeutę. A propos, w akupresurze mój uczeń przed 10 lat, zabiegany, też czuć po stopach, ale wchodzi znowu na swój właściwy tor. Bo jak się dużo pracuje, to trzeba i o sobie pomyśleć. Ja jechałem dzisiaj północy do Warszawy z moją asystentką stopą i żeśmy się zatrzymywali na parkingach na stacji benzynowej jednej. Zrobiłem sobie ładny trening, także zawsze w formie, mimo że nie spałem ani godziny, ale wyspałem się kilka godzin wczoraj dłużej po południu. Nie oglądałem w ogóle telewizji, bo wiedziałem, że w nocy będę musiał mieć wytężony wzrok na autostradzie, więc zrezygnowałem z nadużywania oczu, co przyszło mi na dobre, bo całą noc nie musiałem drzemać, byłem rzeźki za kierownicą i jechałem prosto na tam. No tak akurat czasowo wyszło. A rozmawialiśmy tutaj o stopach, bo jesteśmy z branży już zaawansowani, że stopy to podstawa i trzeba o nie dbać i one akumulują tą siłę i energię w całym człowieku. Jak jest stopa zaniedbana, niemasowana, to wcześniej czy później człowiek też taki czuje się oklapnięty, słabszy. A jak ma te korzenie swoje, podstawy odnowione, wymasowane, czyli te krążenie się po całym ciele wspaniale i równocześnie tyle, ile trzeba, rozkłada. Stopa jest zatem jak lustro i jest takim odzwierciedleniem stanu zdrowia. Jakieś pytania panie mają może? Coraz więcej, cieszę się z tego, mam satysfakcję, że coraz więcej ludzi interesuje się stopami i ich znaczeniem dla zdrowia, bo jeszcze wiele niedowierza, niedowiarków. No jak to poprzez stopy można wyleczyć czy zwitalizować człowieka? A no można. Jest to jedna z pierwszych dziedzin. Ja twierdzę, że najpierwszych na całym świecie naturalnych to jest na kolannik. Na kolannik, jak taki magnetyczny. Mamy dwa rodzaje. Podkolannik tutaj i na kolannik. A tu mamy też taką broszurę, mini poradnik o kolanach, co robić w domu, jak sobie ćwiczyć. Jakby coś panie nie wiedziały, mogę zademonstrować zawsze ćwiczenia tutaj. Wracając zatem do stóp, do następnej gawędy.